Witam Was serdecznie. Wstyd się przyznać, ale myślałem, że premier Olszewski nie żyje już od kilku lat, że miałem pewnego rodzaju efekt Mandeli i myślałem, że jest to rocznica jakiejś tutaj jego śmierci, że te wszystkie tutaj wspominki, artykuły czy jakiś wpis na Twitterze jest to po prostu z okazji rocznicy odejścia premiera Olszewskiego. Jako, że za rok będzie dopiero pierwsza rocznica, więc moje kondolencje, odszedł człowiek i świeć Panie nad jego duszą. W piątek byliśmy bombardowani laurkami, jak pan Olszewski był zasłużony dla III RP, jakim wielkim człowiekiem był. Mi tutaj będzie trudność na ten temat wypowiadać, ponieważ wtedy, kiedy on wszedł do wielkiej polityki, ja byłem osobą młodą, która się nie interesowała polityką. Będę bazował też na materiałach archiwalnych, no, które można powiedzieć cofają się aż tam do początku zeszłego wieku, więc będę Was tutaj uczulał, co sprawdziłem w innych źródłach, co może być insynuacją i potraktujemy sobie temat pana Olszewskiego no troszkę inaczej, z tej strony bardziej nieznanej, gdzie w tych laurkach o tym akurat nie wspominano. Dotąd premier Olszewski w mojej głowie zapadł jako osoba, z jednej strony polityk nieskuteczny, ponieważ no nic on tam wielkiego nie dokonał. Z drugiej strony jednak postać pozytywna. W końcu jest taka narracja, że coś chciał osiągnąć, że został obalony w wyniku spisku, ta nocna zmiana. Z jednej strony Stronnictwo Niemieckie, z drugiej strony Wałęsa. Jego następcą był Pawlak, który no widzimy chociażby po tym, jak no co jego stronnictwo sobą reprezentowało w tamtym okresie oraz no różnego rodzaju, no chociażby ten kontrakt gazowy, haniebnie podpisany kontrakt gazowy, gdzie mamy ceny najwyższe w Europie. Więc ktoś, kto nie był skuteczny, ktoś, kto chciał dobrze, no został zastąpiony już można powiedzieć przez jawną bandyterkę. Tylko problem z oceną tamtej sytuacji dla mnie, dla człowieka, który, tak jak mówię, wtedy był za młody, żeby się polityką interesować, jest to, że polegamy na przekazach czy mediów mainstreamowych, czy paru gazet, do których nie możemy teraz sięgnąć i różnych niuansów, tak jak tutaj na bieżąco z portali internetowych i no, z jakichś tam wpisów, powiedzmy, na media społecznościowych osób, które w polityce są zaangażowane, nie możemy tutaj wyłuskać tej, no powiedzmy, czegoś, co się zbliża do prawdy obiektywnej. Tam to już było, tam to wszystko jest przeformatowywane. Tak samo jak za 20-30 lat będziemy zapewne się uczyli, w zależności, które skrzydło wygra, że na przykład pan Boni był wielkim Polakiem, albo pan Duda był wielkim mężem stanu i tutaj Polska wstała na kolanach pod jego rządami, więc no musimy brać poprawkę, tak, że my możemy sobie rozmawiać, ale no wtedy nie było takiego dojścia do informacji, żeby wszystkie niuanse wyłuskać. Uważam, że te laurki, które są wystawiane teraz panu Olszewskiemu, no nie do końca tutaj są uczciwe, ponieważ była to osoba, która brała w obradach Okrągłego Stołu, gdzie no teraz widzimy, było to po prostu uwłaszczenie komunistów. No i w tej nowej trzeciej RP byli oni na pozycji uprzywilejowanej. Tak, było to jakieś pokojowe przekazanie władzy, tylko wiecie, to jest żadna sztuka przekazać pokojowo władzę, kiedy w tej nowej rzeczywistości jest się kastą lepszą, kastą uwłaszczoną i no, wszystko to w takiej, powiedzmy, atmosferze kłamstwa, niedomówień i wciskaniu w ciemnoty. No i niestety pan Olszewski był jednym z takich tutaj paktujących, który no, po stronie dobra stał, ale jak zobaczycie, od połowy lat 50. był on no, pod bacznym okiem służb i można powiedzieć, że za ciężkie komuny robił karierę, co można powiedzieć w tamtych realiach nie każdemu się zdarzało. Od początku, skąd pochodzi pan Olszewski, kim był? Otóż przodkiem był niemiecki Żyd, bardzo bogaty i wpływowy, który przeprowadził się do Polski, wykupił majątek pod Kaliszem, 30 km pod Kaliszem, Kuźnica Grabowska. Człowiek był bardzo bogaty i bardzo wpływowy i tutaj sobie szukałem tego nazwiska i Karl Ochsner
figuruje na portalu Shtetl.org. Shtetl.org to jest portal żydowski, który tam po prostu zajmuje się kwestiami żydowskimi, to jest po polsku, macie tutaj link. I Karl Ochsner figuruje jako osoba, która była bardzo ważna dla społeczności żydowskiej. Więc mamy tutaj trop, nie wiem czy to jest jego przodek, ale taka postać funkcjonowała. I ja w ogóle Was zapraszam, bo ten artykuł, bardzo długi artykuł o tym i o klubie Krzywego Koła, to już może tutaj zapowiem, przeczytałem, parafrazowałem, macie tutaj linki, zamiast czytać, macie tutaj i do, w swoim czasie będzie i do artykułu oraz obok tam, gdzie ja sobie czytam i sobie też parafrazuję i właśnie tak jak na tym przykładzie tutaj różne niejasności, się głośno zastanawiam, czy to jest prawdopodobne, czy nieprawdopodobne, rozumiecie o co chodzi. Karl Ochsner umarł na początku lat 30. Zostawił majątek, no tam powiedzmy, tam miał parę dzieci, tam bodajże chyba 3 synów i tam 2 córki. Była to, nie będziemy teraz mówili tam oni, jak tam się podzielili. Fakt jest taki, że rodzina była bardzo wpływowa. Była tam powiedzmy pewnego rodzaju elita, czy wprost od tych Ochsnerów, czy tam po prostu dzieci się obrzeniły. Wiecie, tutaj jakiś przemysłowiec, tutaj jakiś artysta. Był też pierwszy prezydent Izraela, przewodniczący Kongresu Żydowskiego. Pierwszy prezydent Izraela był zięciem tam jakiejś tam córy. No i zobaczcie, jak to tutaj w jednej rodzinie, prawda? Najpierw jest prezydent Izraela i potem po paru dekadach premier Polski. Tak, w jednej rodzinie, no to można powiedzieć, to kiedyś tak, jak byli jakieś rody królewskie, ale tak myślę, że to jest ewenement na skalę światową, żeby w jednej rodzinie były prawie no, 2 najważniejsze głowy państwa, no, przyjmując tutaj premiera, że ma bardziej, więcej ma do powiedzenia w Polsce niż prezydent, no to jest to rzeczywiście ewenement. Tam był jakiś jeszcze minister rolnictwa, więc zobaczycie, no na tutaj przykładzie tych dwóch pokoleń, czy jednego pokolenia, no było to rzeczywiście no, bardzo duże nagromadzenie. Trzeba przyznać, że była to elita. No ale potem wybuchła wojna. Ojciec został powołany od razu jako oficer. Długo nie powalczył, albo tydzień, albo miesiąc został schwytany do niewoli. Tylko, że go Niemcy wypuścili. Tutaj z jednej strony powiedzmy, że bogaci, możni gospodarze tam jakoś mediowali. Z drugiej strony, co nie było napisane w artykule, a co jest bardzo prawdopodobne, tutaj, tak jak mówiłem, korzenie, prawda? Niemiecki Żyd, czyli to był Niemiec, a z drugiej strony do tych lat tam 42 bodajże było tylko polowanie i walka z Polakami, prawda? Żydzi mieli getta i no jakoś tutaj no, byli przez Niemców, nie byli przez Niemców niepokojeni, no że nawet tak jak pani Kurek mówiła, że liczyli, że potem kiedy Polaków już nie będzie, to oni się jakoś z Niemcami dogadają i tam powiedzmy na tych terenach jakoś się uwłaszczą. Więc no myślę, że to mogło być tutaj tajemnicą tego, że został puszczony. Dobrze, potem, no i teraz nazwisko, zmiana nazwiska z Ochsnera na Olszewski. Są dwie informacje, które z jednej strony się wykluczają, ale z drugiej strony nie robi to różnicy, czy to było przed wojną, czy w czasie wojny, to myślę, że to nie jest tutaj żadna różnica. Tak samo są dwie wykluczające się wersje, gdzie no, tylko możemy na rachunku prawdopodobieństwa tutaj sobie gdybać, co było bardziej prawdopodobne. Olszewski mówi, że jego ojciec był prostym pracownikiem kolei, a no powiedzmy tutaj w tym artykule mówią, że był jakimś tam powiedzmy no w miarę wysoko postawionym urzędnikiem komunistycznym, gdzieś jakieś tam wiecie wysiedlenia, przesiedlenia tego typu. Fakt jest taki, że w 1949 roku młody Olszewski poszedł na studia, na uniwersytet, studiował prawo i potem pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości. To był 1949 rok, no można powiedzieć, no taki tutaj Stalin, prawda, był szczytu władzy i panował wielki zamordyzm i no teraz to nie jest tak, że każdego można było sobie przyjąć do Ministerstwa Sprawiedliwości i też dzieci nie każdego mogły studiować, a z drugiej strony też prawdopodobieństwo, że się na te studia dostanie, prawdopodobieństwo, że dostanie pracę w Urzędzie Sprawiedliwości, gdzie no musiały tam być osoby pewne, no oraz, że taki kolejarz będzie chciał wysłać syna na studia. Też jaki panował zamordyzm, niech to świadczy wyznania tutaj jednej z osób, która się
To było chyba pod TVP, tam pod wtedy, kiedy Ogórek nie mogła tym swoim BMW wyjechać. Córka jakiegoś komunistycznego prokuratora, bo komunistycznego, nie, komunistycznego sędziego, która mi powiedziała wprost, że tatuś był prawym człowiekiem, ale musiał wydawać takie wyroki, a nie inne, i serce mu krwawiło, i tylko do 50 z tej rozpaczy dożył, i ona teraz walczy o wolne sądy. Nie jest to mowa nienawiści z mojej strony. Macie tutaj link do tego wyznania. Jak teraz działaczka KOD-u mówi o tym, że jej ojciec był komunistycznym sędzią i no, musiał się jednak kierować tutaj linią partii. Więc no, mówię to po to, żebyście zobaczyli, że tam musieli być ludzie sprawdzeni, nawet którzy działali wbrew swojemu sumieniu. Ja sobie zdaję sprawę, że wy to wiecie. No, czasem ktoś młody może to oglądać, więc tak tutaj no, pokazuję no, tamte realia, w których w sumie sam nie żyłem, ale no, traktujemy to jako pewnik. I teraz będzie najciekawsze. Tutaj ten osławiony klub Krzywego Koła. Również zrobiłem ponadgodzinny materiał, gdzie czytam artykuł, na który się powołuję. No i też tam powiedzmy głośno się zastanawia nad niektórymi kwestiami. Tutaj to będzie bardzo skrótowo, ale temat klubu Krzywego Koła jest bardzo ciekawy. Ja sam już no, parę miesięcy temu powiedzmy w tych tematach grzebałem odnośnie, tutaj macie link, odnośnie materiału PZU, jak PZU no, w 2018 roku dotowało Chabad Lubawicz. I ja nie wiem, jak ja do tego klubu Krzywego Koła doszedłem, ale tam ktoś, powiedzmy, jakaś ciepła posadka w PZU, w fundacji, ktoś tam, kto z klubem Krzywego Koła, czy jakaś tam kobieta ma coś takiego, więc ja już nie pamiętam, jak ja do tego dochodziłem, ale faktem jest, wtedy po raz pierwszy się klubem Krzywego Koła zajmowałem, teraz potrzebę do tego jeszcze bardziej tutaj, powiedzmy, wgłębiłem się w szczegóły, ale jest to w osobnym materiale, do którego zachęcam. Tutaj pokrótce, klub Krzywego Koła na początku lat 50., kiedy była taka odwilż, troszkę taka odwilż, 53 rok, tam powiedzmy tam do tych, tam do końcówki lat 50., do początku lat 60., powstawały różnego rodzaju kluby dyskusyjne. Z tej elity, która po wojnie została, no to oni tam sobie po prostu rozmawiali o społeczeństwie, troszkę o polityce, sztuka, tego typu. I ten klub Krzywego Koła był, powiedzmy, takim, no, takim największym, takim najbardziej znanym. W szczytowej formie to było tam prawie 300 różnych członków, którzy, no tam powiedzmy, były na różne tematy, były rozmowy, czasem było tam kilkanaście osób, czasem 200, i tak sobie po prostu filozofowali. Założył to pan Garstecki z żoną. Pan Garstecki, bardzo ciekawa postać. W czasie wojny Armia Krajowa, kiedy się skończyła wojna, zakapował wszystkich i przeszedł do Ubecji. Potem zaczął robić karierę. Pojechał na placówkę do Francji, na placówkę do Włoch. Potem niby, nie wiadomo dlaczego, zastanawia się bardziej nad tym podczas czytania tamtego materiału. Myślę, że to było bardziej legendowanie. Został aresztowany, no i jakoś tam został wypuszczony i no, zaczął po prostu takie tutaj jakiś klub dyskusyjny zwoływać. No i powiedzmy, że nie tyle co państwo miało na tym pieczę, co jeszcze państwo pomagało. Najpierw użyczyło lokal. I pan Garstecki tak mówi, on był w wywiadzie i potem zdawał raport tam do Ubecji i w zarządzie tego klubu, bo tam potem się wybierali w ogóle, on tam potem został chyba w 57 roku zwalony ze stołka, ale na sześć osób, które były w zarządzie, trzy były z Ubecji, jedna była z ZMP, no i dwóch było bezpartyjnych. Był tam też syn Bestygierowej, tak? Michał Bestygier, który był tam jako muzyk, i pani Bestygier również Urząd Bezpieczeństwa, wysokie stanowisko w Urzędzie Bezpieczeństwa. Przed wojną była, uczyła historii. Tam będą jakieś dwie szkoły żydowskie, jedno jakiś taki dom modlitewny. Wszystkie szczegóły są w artykule i w materiale, który czytam. Dom modlitewny i potem też jakaś taka szkoła żydowska. Nie? I tak potem po prostu z nauczycielki historii
No tutaj poszła do Urzędu Bezpieczeństwa, no takie tutaj, taką karierę robiła, no i syn tam był i ona wtedy, akurat wtedy, kiedy ten syn tam był, no to ona w tej ubecji była, nie? Wyjątkowa sadystka, nie będę wam o tym teraz opowiadał. Wracamy do klubu Krzywego Koła. Olszewski w tym czasie, kiedy był w klubie Krzywego Koła, zaczął pisać do czasopisma Po Prostu. Czasopismo Po Prostu, w sumie prowadził to Garstecki. Z artykułu wynika, jakoby tam miał pisać Olszewski i jednak pisało tam więcej osób, m.in. inny członek klubu Krzywego Koła, Jerzy Urban. Bo generalnie tam to pan Olszewski, można powiedzieć, jako prawica skierowany, ale jednak klub Krzywego Koła to były praktycznie w całości jednak prądy lewicowe, gdzie to nie chodziło o walkę z komuną, bo oni tam w ogóle żadnego programu jakiegoś postulatu politycznego, manifestu nie ułożyli przez te całe lata. To było takie gadanie, międlenie, coś tam potem się z tego zaczęło pączkować ta nasza elita. Będzie to sztuka, historia, partię krytykowaną, a jakże, ale to właśnie chodziło o taką, wiecie, takie tutaj bardziej reformy tego typu. No i powiedzmy, że w czasopiśmie Po Prostu ja się tutaj spotkałem z dwoma skrajnymi opiniami. Jedno, że było ono antypolskie, a drugie, że no jednak było niewygodne komunie. Jednak jak sobie tak po prostu poczytałem obydwie opinie, jedno drugiego nie wyklucza. Tam, kto nazywał, że jest antypolskie, no to miał takie argumenty, że walczono tam z antysemityzmem oraz z prawicową reakcją. Tak, czyli widzicie, z jednej strony tutaj no część tam po prostu tej elity była Żydami, i tutaj pan Olszewski, pan Urban chociażby, prawda? Tutaj te dwie z tych postaci, nie wiem jak było z Garsteckim, to no mogli po prostu jako Żydzi, to mogli z antysemityzmem walczyć. A z drugiej strony pismo zamknięte za krytykowanie partii, ale jak mówię, to było krytykowanie partii, tam nazwano to jako argument wręcz jałowe krytykowanie partii, ale nie chodziło tutaj o obalenie partii, to chodziło o tak jak mówię, jakieś tam po prostu nadanie tam innego tonu, ale jednak żeby to cały czas komuna była. Był tam też na przykład pan Adam Michnik, który jako nastolatek wszedł do klubu Krzywego Koła, z pozycji ucznia zaczął się wypowiadać odnośnie szkolnictwa komunistycznego, nawet ktoś go tam zgasił, żeby w sumie Adaś wracaj na lekcję, ale powiedzmy, że tam się spodobał w tym towarzystwie i no właśnie koneksje stamtąd doprowadziły go do takiej pozycji, jaką ma teraz. I na klubie Krzywego Koła kończymy. Kto jest chętny, może sobie no, godzinkę materiału odpalić. Przechodzimy do innych kwestii z panem Olszewskim związanym. To są teraz rzeczy, które powiem tylko hasłowo, ponieważ nie mogę ich potwierdzić, że na przykład podczas jakiegoś strajku w Tychach namawiał z Mazowieckim strajkujących solidarnościowców, żeby no, opuścili Polskę, że tam będzie ułatwiony wyjazd za granicę, żeby tylko tutaj w Polsce nie mącili. Ja nie mogłem tego potwierdzić, no bo trudno coś takiego potwierdzić. Faktem jest, że do takiego spotkania miało dojść, ale według relacji no, przed ich wejściem weszła jakieś ZOMO wleciało i zaczęło tam tych ludzi po prostu pacyfikować. Więc sprawdzałem, że miało dojść do takiego spotkania między Mazowieckim, Olszewskim, a tutaj strajkującymi, nie? No ale tak jak mówię, to nie chcę na siłę tam budować jakiejś narracji, skoro nie jestem w stanie tego potwierdzić. Kwestia kolejna to zapatrywanie się na Ukrainę. Można powiedzieć tak, jak tutaj teraz ta ekipa PiS-u, no w końcu pan Olszewski z panem Kaczyńskim w III RP bardziej lub dalej koło siebie tam egzystowali. Podobne patrzenie na Ukrainę i tutaj jest wręcz bronienie Stepana Bandery, że on nie był odpowiedzialny za to wszystko, co się działo na Wołyniu, na te wszystkie zbrodnie. Infantylny argument, że on tam wtedy był w niemieckiej niewoli, czy tam gdzieś był. No więc no tutaj to z tej perspektywy, którą widzimy, jak się faszyzm, nazizm się odradza na Ukrainie, no jest to moim zdaniem godne potępienia. To, no, że broni teraz to tutaj pan Olszewski, bronił tego systemu. Trafiłem na bardzo ciekawy artykuł na kontrowersje.net. To jest tutaj ten pan Wielgucki, ten Matka Kurka, co tam z Owsiakiem o różne boje prowadzi. I fajnie się zaczyna jego artykuł, gdzie demaskuje taką narrację, w której według Wielguckiego się Wyborcza, gazeta
specjalizowała, czyli jeżeli idzie na jakiś spór ideologiczny, to mieli takie zagranie, że pokazują jakiś autorytet. I on tam cytuje, że na przykład tutaj nasi eksperci tłumaczą, o co chodzi. Albo bohaterka powstania warszawskiego tam mówi PiS-owi, że coś tam źle robi, nie? I tam po prostu tego typu biorą kogoś od czapy. Bo z drugiej strony, co taka starsza kobieta, niczego jej nie ujmując, teraz mając 80-90 lat, jako autorytet przeciwko polityce PiS-u może być przeciwstawiana, jak ona może nawet teraz nie do końca kontaktuje, o co tam chodzi, prawda? I tutaj po prostu te media PiS-owskie no podobnie zagrały tutaj właśnie panem Olszewskim, który jako autorytet no był tam po prostu przeciwnikom banderyzmu przeciwstawiony. Nie? Więc też bardzo fajny artykuł, macie tutaj do niego link. Kwestia kolejna, masoneria. I tutaj mamy informacje z dwóch źródeł. Pierwsza, że należał do loży Kopernik. Ja sprawdzałem, to była mała loża, około kilkunastu osób. Nie był on wymieniony wśród tych członków. Co oczywiście nie znaczy, że do tej loży nie należał. Była ona ugadana z lożą francuską. I w 1962 roku niby Olszewski wtedy został tamtym wielkim mistrzem w ogóle tej loży. Tylko jak mówię, to była taka loża kieszonkowa i tam po prostu był tam cały tym szefem. Z drugiej strony, aha, i w ogóle ja znalazłem stronę internetową tej loży Kopernik i można się zapisać, że jak ktoś tam chce, to może sobie wysłać. Tam nie ma oczywiście adresu, gdzie się zbierają. Są tylko powiedziane terminy, gdzie się zbierają i można sobie wysłać maila na zgłoszenie i tam po prostu przyjmą, nie? Wpiszcie sobie tam loża masońska Kopernik. Ja na początku myślałem, że to jest jakiś prank, bo tam oko w piramidzie i w ogóle jakieś inne półksiężyce, czy tam co to tam było, więc to z tego typu jazda, nie? I tutaj zdemaskował go pan Ludwik Haas, to jest komunista, trockista, jednak w Wikipedii on figuruje jako znawca masonerii, więc tutaj on powiedział, że Olszewski należał do loży Kopernik, ale z drugiej strony sam Olszewski w wywiadzie Prosto w oczy, tak się nazywała ta książka, Prosto w oczy, przyznał się, że klub Krzywego Koła to była masoneria. Więc no widzicie, on sam po prostu powiedział, że do masonów należał. Pan Wildstein również w Wikipedii ma napisane, że jest masonem i nikt tutaj nic nie ukrywa, więc to też nie jest tak, że ci masoni to ukrywają. Ja w ogóle w Centrum Edukacyjnym Powiśle postaram się wam dać do całości materiału. Również gość tutaj tego pana, który to prowadzi, bardzo ciekawe spostrzeżenie odnośnie schodów jako symbol masonerii. No i właśnie tutaj Kaczyńskiego, bo ja już sam mówiłem, że Kaczyński, Lechu tak ma tutaj rękę po prostu jak masoni trzymają. Oraz, że właśnie symbolem są schody, a on tam patrzy naprzeciwko na te schody. Ja tam co prawda na te zdjęcia zbyt wielu schodów nie widziałem, no jednak no, jest to sprawa otwarta. Tak? Zobaczymy też tutaj właśnie pochówek pana Olszewskiego, jak to, no właśnie, jaka tutaj będzie symbolika, prawda? To też bardzo dużo nam wyjaśni, no niestety po fakcie, tak to tutaj, że się dowiadujemy, prawda? Teraz co pan Andrzej lubi i tam jak to PiS całkiem inną partią się okazał w stosunku do różnych kwestii społecznych niż do wyborach w 2015 roku szedł. I kwestia niby ostatnia, tutaj bardziej takie teorie spiskowe, ale myślę, że temat jest ciekawy, dający do myślenia, no bo w końcu jesteśmy na YouTubie, prawda? Więc czasem można sobie taką teorią pojechać. No tym bardziej, że mamy osobę, która no, taśmowo tego typu teorie od czapy nam wrzuca, więc myślę, że to tutaj naprawdę jest całkiem fajnym tematem. Otóż, tutaj troszkę poczytam, to było tak, tygodnik Tydzień Polski, który w Londynie się ukazywał i rzeczywiście ja znalazłem to pismo, jest, to jest numer 78 roku, oni tam chyba od połowy lat 50 zeszłego wieku, takie coś jak Tydzień Polski się ukazuje i tam był artykuł, który został podpisany przez czwórkę. Oni napisali czwórka i to był zespół problemowy Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. I słuchajcie, i teraz tak, znalazłem, że był taki tygodnik, znalazłem, że był taki numer o takim temacie. To jest jakaś strona, ja nie wiem, to się nazywa niby drugi obieg info. Tam potem się pokazuje, że oni są jakąś fundacją, centrum dokumentacji. No i wiecie co, no i są tam różne pisma, tam nie można w to wejść, ale no po prostu
jest taki numer, jaki był podany, że był on wydany i że tam tego typu artykuł jest. Teraz, jeżeli chodzi o tą czwórkę, znalazłem, kto w skład tej czwórki wchodzi. Teoretycznie, albo inaczej, tam w tym centrum dokumentacji podpisany był Zdzisław Najder. Zdzisław Najder był kolegą z Krzywego Koła Olszewskiego, a z drugiej strony, jak ja sobie to szukałem, wszedłem na książkę Google Books, że ja wam to po prostu też podlinkuję, macie część tej książki i tam jest wyjaśnione, kto był tą czwórką, kto był w tym zespole problemowym. I słuchajcie, tam był jeszcze był Jacek Kuroń. Nie, to była książka, przepraszam, książka Jacek Kuroń, a Geneza Solidarności, a tą czwórką był właśnie pan Najder, pan Olszewski i tam dwóch jakichś innych tam jego bliskich współpracowników, tak w tej książce jest, będziecie mieli podlinkowane, że wam się to podświetli. I słuchajcie, i teraz trzy takie tutaj zdanka, które w 78 roku zostały napisane i zobaczycie, jest to aktualne właśnie w ostatnich dekadach. Głównym ich przesłaniem była nieuchronność zjednoczenia obu państw niemieckich i rzekomo ciążący na Polakach moralny obowiązek wspierania Niemców w tym dążeniu, a także wizja naszej części Europy po dokonaniu tego aktu. Czyli w 1978 roku mówiono już o zjednoczeniu Niemiec. Dla każdego kryzysu czy konfliktu międzynarodowego w tej części Europy decydujące będzie to, co stanie się na terytorium Polski. Również dlatego, że zmiana systemu rządzenia w Polsce otwiera możliwość zmian u jego sąsiadów. 78 rok, 10 lat wcześniej, zanim były pierwsze wybory, prawda? Od Polski się zaczęło. Tak jak mówił, Niemcy, Rosja, prawda, upadek komuny, zaczęło się to jednak najpierw u nas. Stosunki międzynarodowe wchodzą w nową fazę historyczną, co wpływać będzie na integrację całych kontynentów i makroregionów, na powstanie nowych, ponadmiędzynarodowych związków gospodarczych i wojskowych. Zobaczcie, wszystko się potwierdziło w 1978 roku. Możemy mówić o tych osobach, że jakoś tam byli patriotami, czy nie byli, ale jak widzicie, byli ogarnięci i czy mieli dostęp do informacji, czy sami takie tutaj różne w geostrategię, w geopolitykę się bawili i do takich wniosków doszli. No i tymczasem, słuchajcie, dwa długie materiały, dwa podcasty odnośnie pana Olszewskiego do pogłębienia informacji oraz o klubie Krzywego Koła, więc myślę, jeżeli ktoś jest ciekawy, to polecam. No i wchodźcie na syp.tv, dzielcie się informacjami, można to dzielić się przez Facebooka, przez Twittera, jeżeli ktoś ma, niedługo będzie można przez Wykop, do czego was zachęcam, żeby coraz więcej ludzi mogło do tego portalu dochodzić. Dziękuję, że go wspieracie, także finansowo. Dziękuję za to, że po prostu na niego wchodzicie. To jest bardzo ważne, że kiedyś urodzi się z tego medium o profilu typowo politycznym. Tak jak kiedyś klub Krzywego Koła, tylko bez nadzoru służb. Przynajmniej taką mam nadzieję. Trzymajcie się miłego dnia, miłego wieczoru. Pozdrawiam was serdecznie.